się. Na mnie, na mnie, no ładnie. Panie trenerze, na początek wielkie gratulacje. Dzisiaj wygrywacie finał i ten mecz był zdominowany przez was. No, czy zdominowany, wynik na pewno o tym świadczy, bo ta druga połowa przede wszystkim, to zwycięstwo mogło być nawet bardziej okazałe, ale myślę, że do pewnego momentu Sząbierki, dopóki, no nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, tak, czy fizycznie, dopóki się prezentowali dobrze, to też pokazali, że mogą być groźni dla najlepszych i stworzyli nam kilka sytuacji takich, po których musieliśmy się denerwować niepotrzebnie. Potem w drugiej połowie może troszeczkę mocniejszych słów w szatni, może troszeczkę reprymendy, jakiegoś przebudzenia się i na tą drugą połowę wyszliśmy nastawieni chyba troszeczkę lepiej. Nie wiem, może też to piłkarskie święto, które tutaj zgotowano, ta orkiestra, ta osłona cała tego meczu dzisiejszego, to na pewno nie sprzyja jakiejś koncentracji. Lepiej zawsze drużynom przyjezdnym, które przyjeżdżają, zawsze lepiej wchodzą w mecz, to zawsze się mówi, przyjedziemy i zepsujemy im święto, tak? Ale tu no, dzisiaj, tak jak mówię, na pewno musimy być zadowoleni. No, wygraliśmy wysoko i w drugiej połowie już nie trzeba się było denerwować. Z całego sezonu chyba też możecie być zadowoleni. Pniówek źle rozpoczął ten sezon, pana jeszcze nie było po pana przyjściu. Gra ruszyła do przodu, zdobyliście okręgowy Puchar Polski i w lidze też to wyglądało bardzo fajnie. Ja myślę, że bardzo udana wiosna, bo może poza jakimiś tam drobnymi wyjątkami właśnie. Pierwszy mecz w Wodzisławiu też myślę, że tu pozostał u nas olbrzymi niedosyt, ale na pewno o ten mecz możemy mieć pretensje do siebie. Byliśmy na pewno zbyt pewni siebie, byliśmy przekonani o swojej wyższości, a nie braliśmy pod uwagę tego, że mieliśmy naprawdę zdekompletowany skład na to spotkanie i nie skupiliśmy się na tym, co było najważniejsze, tylko chcieliśmy grać nie wiadomo jaką piłkę i skończyło się, jak się skończyło. No, następny mecz nie wypał, to był na Skrze, ale to też było tydzień po zwycięstwie z Szczańcem, po wejściu do grupy mistrzowskiej. Wiadomo, że to było celem, że o to walczyliśmy i myślę, że nastąpiło jakieś rozprężenie. Później w meczu rewanżowym ze Skrą już tutaj wyglądało to zupełnie inaczej. A tak ogólnie na pewno nikt się nie spodziewał, że nam się uda do tej czwórki wejść. Ta strata była ogromna, wydawało się, tam momentami było 8-9 punktów. Nadrobiliśmy to, wygraliśmy mecze z tymi bezpośrednio walczącymi o ten awans zespołami. Byliśmy lepsi od Czańca, od Górnika Zabrze, także tutaj od Bielska Białej, od BKS-u. Także myślę, że to nasze wejście do tej czwórki, do grupy mistrzowskiej było zasłużone i później te mecze też z rezerwami Piasta, Ruchu, to były bardzo fajne mecze na głównych stadionach w Chorzowie, także myślę, że warto było. Tak na koniec, ile prawdy jest w tym, że w przyszłym sezonie w Pniówku będą grali Sobik, Hanzel i Gać, Zodry Wodzisław? Zodry Wodzisław na razie, tak wam powiem przekornie, jest potwierdzony jeden zawodnik, tak? Ale to nie jest jedno nazwisko z tych, które tutaj padło. Może pan zdradzić, kogo chodzi? Mogę zdradzić, Arkadiusz Lalko jest już praktycznie, myślę, tutaj na 100% i nie wierzę, żeby coś się innego zmieniło. Potrzebowaliśmy rejestopera, wypadł nam Woniakowski, zerwał Achillesa i tutaj jest problem. Nie ukrywam, że rozmawiałem i z Hanzlem, i z Sobikiem. Oczywiście też z Arturem Gaciem. Myślę, że w tym ostatnim przypadku musimy czekać na razie, bo kwoty, które prezes Gostyński tutaj proponuje, to myślę, że gdzieś troszeczkę musi zejść na ziemię przede wszystkim i popatrzeć realnie, bo zawodnik jest tyle wart, ile ktoś za niego chce zapłacić, a nie tyle, ile sobie ktoś życzy i żąda. Także jeśli nie, to będzie tylko ze szkodą dla Artura, bo wiadomo, że nie wiadomo praktycznie, co się dzieje w Wodzisławiu i mi jest to przykro, tym bardziej przykro mówić, bo ten klub nie zasługuje na to, co się z nim dzieje, tak? Ja cały czas, jak mówię o Odrze, to gdzieś tam gardło zatyka człowiekowi i nawet gęsia skórka mi się tam gdzieś pojawia, bo tak jak ja mówię, no szkoda, że w tym mieście nie może być tej piłki, przynajmniej na szczeblu jakimś, ja mówię, może nie ekstraklasowym, tak, bo to za wysokie progi i to się już obawiam, że może nie powtórzyć nigdy, ale naprawdę ta druga liga, czy nawet walczyć o pierwszą, myślę, że to naprawdę to środowisko na to zasługuje, ale ja już wam kiedyś powiedziałem, że to środowisko jest takie, że to muszą zacząć wszyscy ciągnąć w jedną stronę, a tam tego nie ma i ja tego naprawdę nie widzę.